Gramy obecnie z grupą 23 zawodniczek na obozie przygotowawczym w Zawoi. Pogoda nam dopisała, mamy bardzo fajne warunki treningowe i noclegowe. Kadra dziewcząt z rocznika 2010-2011 jest bardzo obiecująca i już nie możemy doczekać się pierwszego turnieju, który w terminie 4-6 września odbędzie się w Dębicy. Jesteśmy w lipcu, dzieci normalnie mają wakacje, a my je ściągamy na obóz. No więc raczej skupiamy się na takich pozytywnych aspektach, jak nie wiem, fazy przejściowe jakieś. Ja trenuję otwarcie od gry, jak chcę grać na turnieju, czy tam może lekkie zakładanie pressingu. Szanuję to, co kluby robią, bo dziewczyny przychodzą z naprawdę dobrymi warunkami technicznymi i są ułożone, grzeczne, już dostosowane do tego, że przychodzą, to są, wiedzą po co przyjeżdżają na to zgrupowanie po prostu. Największym wyzwaniem, myślę, nie jest sama jednostka treningowa, bo dziewczyny są przygotowane do wysiłku, są przygotowane do pracy. No, mamy wyselekcjonowaną grupę na chwilę obecną, naszym zdaniem, najlepszych dziewczyn z rocznika 2011. I naszym celem jest po prostu zjednanie ich tak, żeby dobrze się dogadywały. Nic więcej nie jest potrzebne. Na treningu nie ma żadnych problemów. Myślę, że najważniejsze, ja się przynajmniej staram zrobić taką rodzinną atmosferę, żeby każda się dobrze czuła, żeby one się ze sobą lubiły. Wiemy, że nie zawsze się da, żeby każda każdą lubiła, bo każda rozmawiała z tyle samo z inną. Ale uważam, że w zeszłym roku udało mi się zrobić taką atmosferę, która dużo nam pomogła w osiągnięciu dobrego wyniku na Śląsku. Mamy pewien plan, który chcemy zrealizować. Wiemy, jak chcemy grać w piłkę i chcemy po prostu przekazać to dziewczynom, żeby fajnie to wyglądało.